Start. Dobry wieczór, szanowany YouTube. Nagrywamy to dzisiaj 24. Nawet pierwsza zaraz będzie, bo wczoraj nam nie pykło czwarte, jak próbowaliśmy, ale mniejsza z tym. Przechodzimy do sedna. Teraz spryskamy energię i po prawej jest ze mną biały miś Razorem. Przywitaj się. Dzień dobry! A po lewej jest... to coś, Glodar. No. Jedziemy, Glodarku. Do bossów. Dokładnie, idziemy wam pokazać. Nie tylko energią pryskasz. Idziemy wam Idziemy wam pokazać ostatnie właściwe. Nie, ja tego kurwa nie nagrywam, z tym idziemy. Ale morda w kubeł. Idziemy, co wam pokazać ostatnie aktualizacje do 3000 bo... Słuchaj, że się śmiejesz. Może tak. Może jednak nowa? Nie, jebać. Jedna z tych aktualizacji to jest to, że nasz boss jest śliczniejszy niż wcześniej. Nie ma tych skurwieli minionów obok. Przystojniak. Ma nad sobą Nick Małpa i widać, że to bossik. Jest ubrany. To jest kozak. I nie mogę go walnąć. Ej, serio. Bo na vaniszu jesteśmy, prawdopodobnie. A no przecież. Jak go walniemy, to na górze pojawia nam się pasek z jego HP, więc to jest supi. Po prostu ułatwi nam to sprawę. I teraz boss ma 300 HP. Dokładnie. Nie tak jak wcześniej 700, bo we trzech z trafiasami 10 biliśmy chyba pół godziny. Ale dobra, teraz zostały to poprawione. I jeszcze jedna rzecz, której jeszcze nie włączyliśmy, ale to będzie, to taka, że po zabiciu bossa, tak mniej więcej 10-20 sekund, wytepa wszystkich w miejsce, w którym byli wcześniej, tak? Teraz z bossa też nie wypada 20 tych jego płaków, w sensie tych oczów pająka, tylko jedno serduszko jego, tak? I tym się przedłuża gildię, przypomnę. No i to w sumie to wszystko do 3000 bossa, wracamy na spawna i Razorem przedstawi nam itemy na gildię. Oczywiście. Tylko jak nie przeniesie. Dobra. Okej. Okay. A więc, idąc na lewo, nie, na prawo od spawna, albo na lewo, zależy jak się zrespicie. Równie dobrze można na przód i tył. Macie itemy na gildię. Pokażę wam tylko, co jest potrzebne. Nie będę mówił, co nie będę mówił. I tak, drop złota oraz emeraldów będzie niski, dlatego, żeby gildie nie były po prostu tworzone zaraz po założeniu serwera, tylko żeby jakiś tam odstęp czasu był od tego. I dodam jeszcze jedno sprostrzenie, też będzie bardzo, ale to strasznie mały drop złota, żeby chlepa jednak była na zupki, nie na refile, więc naprawdę tak strasznie dokładnie mały drop złota będzie, że będziecie musieli się obsrać 10 razy w ciągu dnia, żeby wydropić chyba dwa kawałki tego gówna. No dobra, no to teraz ja wspomnę o rangach. Wy chuj wam w dupę, wy wspomnijcie na tym czacie w stale. Dobra, rangi. Macie tu rangi dodatkowe jak mini youtuber, YouTube i Twitch. Mini youtuber 100 widzów, 50 wyświetleń i youtuber zwykły 750 widzów, 200 wyświetleń. I z tym wszystkim musicie iść do mnie, żebym ja wam dał trailer serwera, a wy to wrzucili na swój kanał. Oczywiście ja to będę zapisywał, jeśli to usuniecie przed startem, to lipę macie. A Twitchem zajmuje się Glodar i polega on na tym, że musicie mieć 400 followów na plusie i raz na 3 dni chociaż jeden live z serwera. No i to w sumie wszystko, tak? I teraz Glodar doda jeszcze coś od siebie. To rekrutacja będzie dzisiaj, w sobotę o godzinie 18. Wymaganie na właśnie helpera to jest 15+. Minimalna wiedza o serwerze, czyli przed wejściem na rekru wejdźcie sobie na kanał Teodziaka, poglądajcie sobie jego wszystkie filmiki dotyczące serwera, będziemy pytać losowe pytania. No, chyba tyle. I żeby nie było rekrutacja znów, bo wyleciała praktycznie, wyleciało 2/3 helperów, tak? No niby coś tam wiedzieli, ale z gówno mózgiem nie za bardzo tutaj można zagościć, że tak powiem. No i to w sumie tyle i co, żegnamy się, tak? To były ostatnie informacje i tyle. Do zobaczenia za tydzień, pa pa. 6 dni, równo. No 6 dni. Dobra, no to 6. Ruchałem Badara Exraelo.